W dzisiejszym odcinku Q&A zagadka matematyczna, energy bar taniej i domowej, produkcji oraz smarowanie łańcucha. I czyszczenie. Trzech chłopców złożyło się po 10 zł na rower. Zebraną sumę 30 zł przekazali czwartemu koledze, który kupił rower za 25 zł. Z reszty, która mu została, czyli 5 zł, zebrał 2 zł za fatygę, pozostałe 3 zł rozdał trzem składającym się po złotówce każdemu. Czyli wychodzi, że każdy z chłopców złożył się po 3 zł. Takie pytanie zada Łukasz z rowerowych porad. Zagadkę znaczy. Więc trzech chłopców złożyło się po 10 zł, czyli razem 30 zł. I dali je koledze, który kupił za 25. Nie będę tego drążył. Coś. Rower. Rower za 25 zł? I zostawił sobie piątkę, czyli miałem 25 i 5 i dalej jest 30. Wziął sobie z tego 2 zł, czyli zostało 28 zł. Ogólnie to uczcie się matematyki. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, to na pewno nie wyjdzie to 3 razy po 9 zł. Nie będę tego drążył. Nie, tak naprawdę nie. Więc tak naprawdę cały sens polega na tym, że jak odetniemy części niepełne, czyli 33 grosze, czy, to tutaj na 3 osoby podziała się nasza złotówka. Chyba nic bardziej denerwującego, niż gdy twój aparat postanowi źle zapisać plik 20-minutowy z twoim gadaniem przed chwilą. Także... Robert Grabowski. Wytestowałem mleczko skondensowane. Rewelacja. Daje power na dłuższe wypady, zajmuje mało miejsca, zdecydowanie mniej niż kilo bananów. Może się przydać rowerzystom z cukrzycą tak jak ja. Pozdrawiam. Z cukrzycą? Robercie, ja też Cię pozdrawiam i życzę Ci dużo zdrowia. Ogranicz raczej spożycie cukru, zwłaszcza takiego w tubce, dlatego że taki mleczko skondensowane to jest w zasadzie absolutnie sam cukier i ono jest fajne, bo da Ci kopa bardzo szybko, natomiast to będzie trwało bardzo, bardzo krótko. Nie sięgaj po żele i mleczka, bo ich zbyt duże nadużywanie kończy się biegunką. W sensie czytałem w internecie. Robert Grabowski, powiedz coś o sprayu do czyszczenia łańcucha. Jaki dobry i czy w ogóle używać? Szejkowanie w benzynie trochę mi się znudziło. Czemu Ci się znudziło? W sensie, ja Ci stary nie chcę cisnąć, ale... Ja sobie zamówiłem właśnie takie, tylko że chciałem, żeby przyszły na dzisiaj do tego filmu. Specjalnie chciałem się przygotować do pytania, żeby tam... No i oczywiście kurier nie dojechał. Natomiast są też maszynki do czyszczenia łańcucha, z których nie korzystałem i jakoś nie bardzo ufam tego typu wynalazkom. I do tych maszynek do łańcucha jest dołączony z reguły właśnie płyn do mycia tego łańcucha, więc jeżeli nie chce Ci się zdejmować łańcucha, szejkować i tak dalej, no to albo zostaje Ci wypryskanie go otłuszczaczem, następnie wytarcie szmatką, albo możesz kupić maszynkę, założyć i tak się bawić. Moim zdaniem szejkowanie to jest naprawdę dobra metoda i ja w niej nie widzę żadnych problemów. Ogólnie to w trakcie edycji ogarnąłem fajny sposób czyszczenia łańcucha, więc go dogrywam specjalnie dla Ciebie. Motyw jest taki, że bierzesz ze sobą dwie szczotki do mycia paznokci, coś takiego. I składasz je razem, robisz z nich kanapkę i pomiędzy nie wkładasz łańcuch. Namaczasz go wcześniej w jakimś odtłuszczaczu i jedziesz. Działa całkiem fajnie, kosztuje 5 zł, góra. Tomasz Anasiak. Jakie jest niezbędne wyposażenie rowerowe? Chodzi mi o aktualne, wymagane przez polskie prawo. Więc, mój drogi, sytuacja... mój drogi? 2016 rok. I takie są przepisy obowiązujące właśnie w tym roku. Pierwsze, musisz mieć jedno światło przednie barwy białej lub żółtej. Może świecić światłem ciągłym lub migającym. Może to być lampka na baterię, na dynamo. Chyba dymano, a ja jestem Bobek. Na akumulatory, cokolwiek, ale ma być to lampka, która emituje światło. Poza tym, z tyłu musisz mieć minimum jeden odblask barwy czerwonej na stałe zamocowany na rowerze. Poza tym musisz mieć też światło tylne świecące światłem ciągłym lub migającym. Tutaj mówimy o też lampce na dynamo, na baterię, na akumulatory. Minimum jeden sprawny działający hamulec. Przepisy nie określają, czy ma to być kontra, czy ma to być hamulec tarczowy, szczękowy i tak dalej. Ma być on sprawny. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Mały, prosty dzwonek nawet w szosie. I w mieście się zdecydowanie przydaje. Jeżeli jedziesz
zespołem pojazdów, czyli na przykład rowerem z przyczepką, albo zaistniała jakaś inna sytuacja, bo jedziesz, nie wiem, wózkiem rowerowym i nie możesz zasygnalizować skrętu, to musisz mieć wtedy migacze. 8 października 2013 roku nie musimy mieć zamocowanych na stałe lampek rowerowych w rowerze. Mówię tutaj o lampkach, które mają świecić, tak? Czyli przednie i tylne światło, świecące światłem ciągłym lub mrugającym. Możesz je trzymać w kieszeni, w plecaku, możesz je zostawić w domu, o ile tylko jest dzień, warunki pogodowe są sprzyjające. Natomiast ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o światła mocowane, odblaski mocowane na kołach, na pedałach, czy Bóg wie gdzie indziej, światły białej lub żółtej samochodowej, to nie są one wymagane, są one tylko dodatkowe. Także te, że się mówi tam, nie zdejmuj odblasków z pedałów, bo dostaniesz mandat, to nie jest prawda. Pora na ostatnie pytanie. To pytanie będzie należało do Ciebie. Zostaw je w komentarzu pod tym odcinkiem, a w następnym Q&A odpowiem na nie z najlepiej jak tylko umiem. A z był z niego niemiara. Po powrocie do domu Łódź zabrał prosiaki i teraz handluje koziarkami.